Czy wszystkie fascynujące mity i legendy są prawdziwe? Czy naprawdę możliwe, że istnieją prawdziwe Gwiezdne Wrota? Pewne jest jedynie to, że przeszłość wciąż kryje niezliczone, nierozwiązane tajemnice. Co tak naprawdę wiemy o minionych tysiącleciach? Czy nasi przodkowie rzeczywiście byli tak prymitywni i zacofani, jak przypuszczamy? Dzisiejszy film daje jasną odpowiedź na to pytanie. Oto cztery oszałamiające tajemnice z przeszłości, które odkrywają prawdę. Gwiezdne Wrota. Wyobraź sobie, że przechodzisz przez niepozorną bramę, a następnie znajdujesz się w zupełnie innym miejscu wszechświata. To, co przez długi czas było częścią science fiction, wciąż czeka na urzeczywistnienie. A może już się doczekało. Konstrukcja z dawnych czasów leży uśpiona na Sri Lance i wciąż wywołuje wiele pytań. Założona w IV wieku przed naszą erą Anuradhapura, przez ponad 1000 lat służyła jako centrum różnych dynastii królewskich. Dziś słynne miejsce wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w kraju, przyciągającym niezliczone rzesze pielgrzymów i turystów ze świata swoimi starożytnymi świątyniami buddyjskimi i kolosalnymi stupami w kształcie kopuły. Ale w świętym mieście kryje się coś znacznie dziwniejszego. W Ranmasu Ujana, 40-hektarowym parku sięgającym czasów starożytnych, skrywa się mapa, która odkrywa tajemnice wszechświata. Ta tajemnicza konstrukcja, wyrzeźbiona w niskiej skale o średnicy 1,8 metra, została nazwana Sakwala Chakraya, co oznacza cykl wszechświata. Fasadę frontową widać tylko z ziemi, a po przeciwnej stronie znajdują się cztery siedzenia, które zapewniają idealny widok na konstrukcję. Ale co to wszystko oznacza? Jaka jest historia i pochodzenie tej osobliwej mapy? Czekamy na odpowiedzi na to pytanie od ponad 100 lat. Ani funkcja, ani kontekst, ani nawet samo istnienie budowli nie są wspomniane w znanych nam źródłach historycznych. Niektórzy eksperci ostrożnie sugerują, że Sakwala Chakraya została zbudowana w drugim głównym okresie użytkowania, w VII wieku przed naszą erą. Ale ponieważ nie mamy na to dowodów archeologicznych, pozostaje to tylko czystą spekulacją. Jest to tym bardziej zastanawiające, że mnisi buddyjscy słynęli właściwie ze skrupulatnego zapisywania dosłownie wszystkiego. Chociaż dokładne przeznaczenie mapy jest nadal nieznane, jej prezentacja wyraźnie przypomina inne rzeźby z okresu Anuradhapura. Środek składa się z siedmiu koncentrycznych okręgów podzielonych liniami równoległymi, pionowymi i poziomymi. W niektórych prostokątnych przedziałach znajdują się małe kółka ozdobione krzyżami. Uwagę przykuwają tu także figurki przypominające parasolki lub łuki i strzały, ale uwieczniono tutaj także smoki, fale i cylindryczne przedmioty. Zewnętrzny pierścień z kolei zamieszkują ryby, koniki morskie, a także żółwie. Ponieważ jednak nie znajdziemy tu żadnych symboli mających wyraźny kontekst religijny, nie ma wyjaśnienia, dlaczego mapa w ogóle istnieje. A tam, gdzie ekspertom kończą się już pomysły, wybija godzina badaczy, amatorów. Najbardziej ciekawa i jednocześnie najbardziej kontrowersyjna teoria mówi, że mamy tu do czynienia z prawdziwymi gwiezdnymi wrotami. Czyli ze starożytną bramą, którą starożytni ludzie podróżowali przez wszechświat. Jeśli ktoś dziś spróbuje wbiec w kamienistą konstrukcję, dostrzeże raczej kilka gwiazd tylko przed oczami. Kierując się przekonaniami zwolenników Gwiezdnych Wrót, należy jedno wziąć pod uwagę. Najpierw należy otworzyć kosmiczny portal za pomocą tajnego kodu, który jest ukryty w obiekcie. Ale jak w ogóle wpaść na taki pomysł? Cóż, alternatywne kręgi wskazują, że kształty i symbole Gwiezdnych Wrót są prawie identyczne jak te znalezione w Abu Ghurab w Egipcie i La Puerta de Jayumarca w Peru. Najbardziej uderzającą analogią jest jednak bliskość wody. Podobnie jak miejsca w Egipcie i Peru, miejsca na Sri Lance zostało zbudowane na wodzie, aby istoty pozaziemskie mogły tam szukać złota. Piramida Sekhemheta. Jeśli cofniemy koło czasu o około 4,5 tysiąca lat, znajdziemy się w epoce, w której Egipcjanie porzucili swoją pracę. Wcześniej na nekropolii Saqqara, imperia faraonów, zaczęły wznosić kolosalną piramidę schodkową ku czci króla Dżeser III, który rządził pod tak zwanym Horusowym imieniem Sekhemhet.
Budowla nigdy jednak nie miała osiągnąć pierwotnie planowanej wysokości 70 metrów. Dlatego w 1952 roku egiptolog Zakaria Ghanem natknął się tu na konstrukcję wznoszącą się zaledwie 8 metrów nad ziemią. Tym bardziej zastanawiający był fakt, że w niedokończonej piramidzie mimo to mieściła się komora grobowa, która zresztą pozostała nietknięta. W ten sposób budowla awansowała do jedynej znanej piramidy królewskiej, która nie została okradziona kilka wieków temu. Był pewien haczyk. Kiedy archeolodzy otworzyli zapieczętowany sarkofag, ten był pusty. Ale jak to możliwe? Dlaczego badacze znaleźli ofiary, papirusy, setki kamiennych naczyń i biżuterii, ale nie znaleźli mumii? Oczywiście trumna nie została otwarta, a to, że rabusie pozostawili po sobie wszystkie inne cenne przedmioty, wydaje się niezwykle mało prawdopodobne. Ale to nie wszystko. Po odkryciu niedokończonej piramidy oczekiwania co do sensacyjnego znaleziska były tak duże, że późniejsze publiczne upokorzenie doprowadziło Zakarię Ghanem do samobójstwa. Fakt, że piramida nigdy nie została ukończona, badacze tłumaczą przedwczesną śmiercią faraona. W rezultacie budowa została wstrzymana, z wyjątkiem niektórych obiektów kultu. Pusty, zapieczętowany sarkofag sugeruje jednak, że ciała króla brakowało, w związku z czym dokonano jedynie symbolicznego pochówku. Ale pomijając wszystkie spekulacje na temat wypadków i kradzieży ciał, jedno jest pewne. Nie ma dowodów archeologicznych, które mogłyby pomóc odkryć miejsce pobytu mumii. Gillacliff Dwellings. Pomnik narodowy Gillacliff Dwellings, położony w amerykańskim stanie Nowy Meksyk, mieści pozostałości jaskiń stworzonych niegdyś przez kulturę Mogolen. Korzenie tej prehistorycznej kultury rdzennych Amerykanów sięgają 200 roku przed naszą erą, w zależności od interpretacji. Prawdopodobnie korzystali z konstrukcji w Nowym Meksyku między XIII a XIV wiekiem naszej ery. Z biegiem czasu w naturalnych jaskiniach powstało około 40 pomieszczeń. Ściany tych budowli wzniesiono z kamieni przywiezionych przez Mogolów z najbliższej okolicy. Użyte drewno można datować na około 1270 rok. Choć eksperci szacują, że w budynkach w ciągu wielopokoleniowego okresu wynoszącego 130 lat zamieszkiwało od 10 do 15 rodzin, nie mamy pojęcia, dlaczego Indianie opuścili je w XIV wieku. Jednak nie tylko pytanie dlaczego pozostaje bez odpowiedzi, ale także pytanie dokąd się udali. Nie wiemy, co stało się z Mogolami i dlaczego ta kultura całkowicie zniknęła. Ignorancja, która nawiasem mówiąc dotyczy także nieznanych poprzedników Mogolów, bo tak naprawdę nie oni pierwsi osiedlili się w jaskiniach. Trójkąt Bridgewatera. Wszyscy znamy Trójkąt Bermudzki. Od dłuższego czasu podejrzewa się, że ten obszar morski na Oceanie Atlantyckim jest w zmowie z siłami diabelskimi, które pożerają niezliczone statki i samoloty. Ale czy słyszałeś kiedyś o Trójkącie Bridgewater? To region o powierzchni 520 km2 w południowo-wschodnim Massachusetts, który ma być zjawiskiem paranormalnym. Obszar ten po raz pierwszy zyskał wątpliwą sławę, kiedy w latach 70. Lauren Coleman wyznaczył jego nadprzyrodzone granice. W swojej późniejszej książce Tajemnicza Ameryka kryptozoolog szczegółowo opisał niewytłumaczalne zdarzenia, które rzekomo miały tu miejsce. Według niego dziwne, jasne kule światła miałyby tutaj raz po raz pojawiać się na niebie. Ale w Trójkącie Bridgewater regularnie widuje się także zwierzęta i stworzenia, które albo nie istnieją w tym regionie, albo nie powinny istnieć. Lista obejmuje kolosalne, gigantyczne węże i gigantyczne psy, a także duchy, nieokreślone stworzenia cienia i wielką stopę. Ale jak alternatywne grupy wyjaśniają wszystkie te niesamowite zdarzenia i obserwacje? Zgodnie ze starą legendą, rdzenni Amerykanie przekleli tę ziemię. Miało to miejsce podczas tzw. wojny króla Filipa, która szalała w latach 1675 i 76. Konkretnie było to powstanie Indian Wampanoag w południowej Nowej Anglii. Tubylcy szli do bitwy pod wodzą Metacometa, który został nazwany przez Anglików królem Filipem. W krwawych walkach zginęło około 800 kolonistów. Strona indyjska poniosła aż 3000 ofiar. Na tym tle niektórzy uważają za możliwe, że przyczyną niepokojących wydarzeń są niespokojne dusze wojowników, którzy wciąż sieją spustoszenie. Pewnym jest, że wojna była powiązana z serią głębokich wstrząsów.
Odtąd stosunki między kolonistami a rdzenną ludnością już nigdy nie były takie same. Indianie zostali zmarginalizowani, a następnie znaleźli się w świecie zdominowanym przez białych osadników. Dziękujemy już za oglądanie dzisiejszego filmu do końca. Pamiętaj, aby go polubić i włączyć subskrypcję, by nas wesprzeć i być z nami cały czas na bieżąco. Zanim zobaczysz pozostałe odcinki na naszym kanale, chcemy zapytać Cię o opinię. Czy myślisz, że na Sri Lance są prawdziwe gwiezdne wrota? Jaki los mógł spotkać kulturę Mogolon? I co stało się z faraonem Sekhemhetem? Czekamy na komentarze i do zobaczenia następnym razem.